te kolory niech wspomną dni niewoli. Flago, flago, wieść niech poniesie wiatr i przypomni ludziom zdarzenia z przed lat. Dzień naszej ojczyzny to rzadko dni szczęśliwe i spokojne, tak jak obecnie. Częściej w życiu naszych rodaków towarzyszyła groza. Lęk przed wrogiem, sąsiadem, niewola i walka o wolność. Właśnie z myślą o dawnych Polakach przygotowaliśmy nasz program. To oni wtedy, gdy Polska straciła niepodległość, na stos rzuciła swój życia los. Dzięki nim walczącym i pielęgnującym naszą kulturę przez 123 lata naród nie dał się zniszczyć. Jak śpiewamy dziś w naszym hymnie narodowym, jeszcze Polska nie zginęła. Kiedy my żyjemy? Początek niewoli to rok 1772. Rosja, Prusy i Austria rozdzieliły nasz kraj między siebie. Zaczęli rozmyślać, jak rozpocząć wojnę o ocalenie zagrożonej niepodległości. Wyobraźmy sobie traktor, rynek, sukiennicę. Wychodziła dziesiąta, zdali też usłyszeć grzmot bębnów i dźwięk wojskowych trąbów. Na nicie prywatny ucisk nie użyje, lecz jedynie dla obrony całości granic i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi dopomóż Bóg. Okazało się jednak, że biorący udział w powstaniu ochotnicy nie są w stanie przezwyciężyć sił wroga. Powstanie upada, a Polska traci niepodległość na 123 lata. Wśród żołnierzy we Włoszech nadzieja była jeszcze wciąż żywa. Zaraz, to pan był we Włoszech? Nie mówił pan, bo u nas w Legionach Polskich nigdy się tak nie mogło. Jeno, obywatelu. Ano byłem w owym Regio i tam pierwszy raz usłyszałem pieśń, która radość i nadzieję pierwsze łzy wycisnęła. Była to pieśń Legionów Polskich we Włoszech. Czyli nasz mazurek Nowbrowskiego, hymn Polski. A w ogóle z jakiej okazji powstała ta melodia? Było gdzieś w połowie lipca 1797 roku. Generał Dąbrowski został właśnie odkomendowany do włoskiego miasta Regio. Właśnie przyjechał do nas Józef Wybicki. Polityk i wielki patriota. Wziął go zaraz Dąbrowski na plan, gdzieśmy musztrę odbywali, a myśmy szli z takim zapałem. O, on wołał. Moi bracia, jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. A skąd ta melodia? Było nas sporo chłopaków w legionowej służbie, a gdy nas tęsknota za rodzinnym domem przyciskała, śpiewaliśmy kujawiaki, krakowiaki, mazurki. Chyba jedna z takich piosenek musiała wpaść Wybickiemu w ucho. A kto tę pieśń pierwszy zaśpiewał? Sam Wybicki, któregoś dnia zaśpiewał ją oficerom. A od oficerów poznaliśmy ją my. Zaśpiewaliśmy ją chórem do generałów. A później to zawędrowała do kraju. Prosimy wszystkich o powstanie i wspólne zaśpiewanie z nami Mazurka Dąbrowskiego. Całość, baczność, pożyt flagowy wystąp. Do hymnu.